Dzień dobry, Ania Lechowska, Fundacja Przemocni. Nagrywam sobie w łóżku, bo jestem sobie chora. To jest ogromna zaleta mojej pracy, że nie muszę do niej chodzić, ani nawet nie muszę wychodzić z łóżka, żeby sobie w niej być. Muszę mieć tylko laptopa. No i to jest taki w sumie nie najgorszy nawet wstęp do tematu tego filmu. Bo jak to zrobić, żeby moje życie było takie, że mogę powiedzieć spokojnie, tak jak ja, mam to, czego chcę i jestem usatysfakcjonowana. Cała rzecz polega na właściwym identyfikowaniu problemów, potrzeb i marzeń, a właściwe identyfikowanie jest w gruncie rzeczy po prostu procesem merytorycznym, jest logiką. Tego można się nauczyć na filozofii. I dlatego też absolwenci filozofii są bardzo ceniani na rynku pracy, wcale nie cierpią na bezrobocie. Oni potrafią myśleć w sposób, który pozwala rozwiązywać problemy. Umiejętność rozwiązywania problemów jest ceniona nie tylko na rynku pracy, ale w ogóle to jest podstawa szczęśliwego życia. Żeby problem rozwiązać, to trzeba go przede wszystkim właściwie określić, dlatego że nie poradzisz sobie z czymś, jeśli nie będziesz wiedział, co to jest. To, co ja obserwuję w swojej pracy niezwykle często, w konsultacjach z ludźmi, to tak ogólnikowe określanie tego, o co mi chodzi, znaczy o co chodzi mojemu rozmówcy, i tak usilne pozostawanie przy ogólnikach, że nie ma szans w ogóle zrobić z problemem nic. Dlatego, że nie wiadomo nawet, jaki on jest. I to jest w kółko to samo. Źle się czuję, boli, boli, boli mnie to, przykro mi. Źle się czuję, jestem nieszczęśliwy. Jestem, nie nadaję się do życia, nie nadaję się do związku. Jest po prostu źle i już. To jest znakomita metoda, jeśli chcesz być malkontentem, defetystą, zmarnować sobie życie. Natomiast jeśli chcesz iść do przodu, to trzeba włożyć pewien wysiłek w myślenie. I są ku temu metody, tak? Ludzkość zna metody wnioskowania od tysięcy lat. To, co ja wam teraz będę pokazywała, tu się będzie rozwijało to jest taka mapa myśli. Pod spodem i na końcu filmu i w karcie informacyjnej jest link do tego narzędzia, które zrobiłam dzisiaj. Możesz je sobie wydrukować. Ewentualnie możesz je sobie przerysować w dużym formacie na ścianie powiesić. Serdecznie polecam. Im większy ten rozmiar będzie, im łatwiej ci będzie sięgać do tego narzędzia, tym lepiej. Dlatego, że... Aha, czemu ono będzie służyło w ogóle? Temu, żebyś te rzeczy, z którymi masz największy problem, nauczył się identyfikować w kontekście całości twojego doświadczenia. Dlatego, że twój problem nie jest oderwany ani od twojego życia, ani od twojego doświadczenia przeszłego i obecnego. Nie jest oderwany od twojej osobowości. Nie jest oderwany od innych ludzi. Nie jest wyekstrahowany i nie jest tak, że swoje źle się czuję, czyli na przykład jestem smutny, załatwisz bez kontekstu. Dlatego do jednego problemu będziesz tworzył notatek w
na podstawie tego narzędzia, przy użyciu tego narzędzia, będziesz tworzył ich wiele i długo. I nie da się usiąść i jednego wieczora nawet zrobić tego i mieć odklepane. Znaczy odklepane, tak, tylko po co sam siebie oszukiwać? Po co to robić, jeśli chcesz siebie oszukiwać? To powinno być coś, co gdy przychodzi ci kolejna myśl do głowy, kolejne skojarzenie, bo mózg będzie ci nad tym pracował, jeśli zapuścisz sobie taki program, to się nazywa olśnienie, żebyś mógł to dopisywać, żebyś mógł patrzeć na to, jak ta pajęczyna tego problemu wygląda w twoim życiu. Gdzie jest jego początek? W ilu zdarzeniach, w ilu osobach, w ilu twoich własnych myślach i twoich reakcjach jest początek w ogóle tego, o czym mówimy? Jak przenosisz jakieś stare doświadczenia na swoje dzisiejsze doświadczenie, na swoje dzisiejsze relacje, na swoje dzisiejsze postępowanie i reakcje? To jest skomplikowane bardzo i po to jest to narzędzie, żebyś w końcu mógł zobaczyć siebie trochę z boku. Żebyś mógł zobaczyć bezsensowność swojego kręcenia się w kółko za własnym ogonem, przedstawione niemalże matematycznie, graficznie, semantycznie. Kolejną zaletą tego narzędzia jest to, że ono służy w ogóle walidacji twojej myśli. Możesz zobaczyć, zadając sobie odpowiednie pytania, czy w ogóle to, co ty myślisz i do czego jesteś tak strasznie przekonany, gdy nazywasz rzecz najbardziej ogólnikowo, jak się da, to czy po zadaniu pytań kontrolnych nadal możesz stwierdzić, że to ma jaki w ogólekolwiek sens. Bardzo taką charakterystyczną cechą ogólników posuniętych do absurdu jest to, że można wrzucić do wora w zasadzie wszystko. I nic z tego nie wynika. Takim przykładem bardzo typowego takiego powiedzenia, które to obrazuje, jest bezsensowna, nic nie mówiąca, nic nie wnosząca odpowiedź: życie. Tak? Mówisz komuś, że coś się stało, że kogoś coś spotkało, że się jakoś czujesz, że się z czymś nie zgadzasz. Mówisz komuś w zasadzie cokolwiek, a on ci odpowiada: życie. To jest mowa trawa. Po prostu mówienie, żeby mówić. Więc kiedy mówisz lub myślisz o sobie, źle się czuję i na tym poprzestajesz, to jedyne w zasadzie, co chciałabym ci odpowiedzieć, to życia. I zapłać mi, nie wiem, 7 dych za konsultację, bo dałam ci radę na poziomie twojego problemu. Źle się czuję. Życia. 7 dyszek, poproszę. Lub zrozum, że źle się czuję, nic nie mówi. Nic nie mówi w ogóle tobie. Ty nawet nie wiesz, co to znaczy, że się źle czujesz. Więc jak ty chcesz to rozwiązać? Nie wiem, czy wyrażam się jasno, więc spróbuję się wyrazić jeszcze bardziej łopatologicznie. Źle się czuję. I teraz tak, nie ustalam sobie, że jest mi słabo, burczy mi w brzuchu, robi mi się zimno i zaczynam mi szczypać żołądek, nie? Nie wnikam w to, bo to jest nieważne, bo ja się źle czuję. W efekcie rozwiązuję swój problem, źle się czuję, czyli jestem głodna, umierając z głodu. Ewentualnie, jeśli jestem osobą
która jednak zmierza do rozwiązania problemu, a nie do kręcenia się w kółko, to robię podsumowanie, co to znaczy, że się źle czuję. Wymieniam. No i teraz właśnie przechodzimy już do mojego narzędzia. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus ain't coming. Santa Claus ain't coming to Mars. We're not on his list. We don't even have ice. What's it matter who's naughty or nice? We work on hydroponics, live in a biosphere, heat the generator fuel, just so we don't die out here. So why don't you watch out? I need a good cry. I'm sorry to shout, but I'm telling you why. Santa Claus ain't coming to Mars. No, Santa Claus ain't coming to Mars. 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 Hey. What's that sound? What's that sound? Pierwsza rzecz, którą mówisz, to jest to źle się czuję. Dobra, niech ci będzie. Źle się czuję. Przejdź dalej. Zadaj pytanie kontrolne. Źle, czyli jak? I wymień jak najwięcej tego, co możesz wymienić. I nie ma tak, że ty nie wiesz. Bo to jest po prostu odpowiedź na odpierdol. To jest odpowiedź kompletnie leniwa. I jeśli nie wiesz, to ja ci odpowiadam życie, a ty mi płacisz 7 dych za tą konsultację. Bo na pewno wiesz. Tylko nie możesz ani skupiać się na tym, że jest źle, ani nie możesz skupiać się na przyszłości za bardzo, czyli na tym, że ty chcesz to koniecznie rozwiązać. Bo nie dowiesz się, jak rozwiązać, bo jesteś opętany tym, że musisz przestać się źle czuć. I w ogóle się nie bierzesz za rozwiązywanie, tylko latasz jak właśnie błędny jakiś, rozbijając się o ściany, bo ty się źle czujesz i już chcesz przestać. Co z tym się robi? Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Najpierw poznaj problem. Źle się czujesz, czyli jak? Jak najwięcej przymiotników wymień. Jak wymienisz już wszystkie przymiotniki, które ci przychodzą do głowy, to posłuchaj się czasownikami. Nie mam ochoty wstać. Nie chce mi się malować, chociaż to uwielbiam. Nie chce mi się jeść. Nie mogę zasnąć. Dalej. Kiedy już skończysz z prostszymi określeniami, zacznij się posługiwać skojarzeniami, metaforami, obrazami, porównaniami. Czuję się jak najbardziej samotna osoba na świecie. Czuję się jak Syzyf. Czuję się, nie wiem, jak Gerda z Kaja i Gerdy, tak? Z Królowej Śniegu. Miałpko, o Boże, nie wchodzi się tędy do domu.
Nade mną jest okno na strych. Włos na strych jest oknem i właśnie miałpka tam chodzi. Miałpa! Do innego wyjścia musisz iść. Kiedy już naprawdę zrobisz porządny opis, to nie jest koniec tego punktu w tym ćwiczeniu. Ta kartka ma być dla ciebie zawsze dostępna. Możesz ją mieć w notatniku. Przy czym moje osobiste doświadczenia z notatnikami i moje obserwacje tego, jak ludzie używają notatników, są takie, że jest to taka mała rzecz, która ciągle nie wiadomo, gdzie jest, albo jest schowana tak głęboko w torebce lub plecaku, że zapisze się później. W związku z czym nie oszukuj siebie. W ogóle nie warto siebie oszukiwać i nie warto brać się za autoterapię po to, żeby właśnie się oszukiwać. Bo to jest marnowanie czasu. Moim zdaniem lepiej rozwijać na przykład alkoholizm. Przynajmniej będziesz miał realne efekty. Dlatego tak, polecam dużą, dużą kartkę, karton na ścianie, tablicę korkową z karteczkami, tak? Ale wiem, że niektórzy tak mieszkają, wiele osób, że to nie jest możliwe, bo to by było bardzo jakieś niedyskretne, tak? Więc zadbaj o łatwo dostępny, duży format w czymś, co nie będzie się rzucało komuś w oczy. Dobrze, kiedy już sobie opiszesz to, czyli jak, to pamiętaj, że tam zawsze ma być jeszcze miejsce na dopisywanie kolejnych skojarzeń. I przechodzisz do następnego punktu. Czym to jest spowodowane? I ponieważ odruchem osób, które nie rozumieją siebie, osób, które nie potrafią rozwiązywać jakiegoś rodzaju problemów, dlatego, że osób, które w ogóle nie potrafią rozwiązywać problemów, jest stosunkowo bardzo niewiele, tylko że jest wiele osób, które nie przenoszą pomiędzy różnymi dziedzinami życia tej umiejętności. I o ile na przykład potrafią świetnie rozwiązać problem w kuchni, to nie potrafią go już rozwiązać w relacji międzyludzkiej. Lub też odwrotnie. Podczas gdy rozwiązywanie problemów to rozwiązywanie problemów. To jest rodzaj aktywności, niezależnie od tego, jaki masz problem, w jakiej branży, w jakiej dziedzinie i czego on dotyczy. Rozwiązuje się tak samo. Ustala się, co się dzieje i co potrzeba, po prostu. I tutaj celem tego narzędzia jest zidentyfikowanie błędów w twoim myśleniu, ponieważ to one prowadzą do tego, że źle się czujesz. Ewentualnie jest możliwe, że źle się czujesz, bo jesteś ofiarą przemocy z czyjejś strony, ale to też jest błąd w twoim myśleniu i też dzięki temu narzędziu, jeśli będziesz szczery i rzetelny, możesz to wykryć. Więc dobrze, czym to jest spowodowane? Aha, dobra, co chciałam powiedzieć? Jeśli to narzędzie ci jest potrzebne, to właśnie dlatego, że posługujesz się notorycznie, nagminnie. Cześć, miapa! Cześć, miapa! Już nigdy nie wejdziesz do domu, miapa! I nie wydrapiesz dziury w tej szybie, miapa. Problemem ich jest posługiwanie się ogólnikami, więc okej, masz takie przyzwyczajenie na pewno. Więc użyj tego ogólnego określenia. Czym jest spowodowane to twoje całkiem już jakoś opisane złe samopoczucie? Okej. A teraz się postaraj. I wymień szczegółowe przykłady. To znaczy opisz sytuację. Opisz, co ci kto powiedział, co zrobił, jak zrobił, lub co ty zrobiłeś, lub co ty pomyślałeś, lub co ty poczułeś, lub co się stało. Szczegóły, konkrety, prawdziwe, realne konkrety, które możesz powiedzieć przed sądem. A nie znowu na odwal się, bo on był chamski. To jest ogólnik. Ogólnik tak ogólny, że w ogóle nawet nie wiadomo, czy wiesz, co mówisz? On był chamski, to jest ogólnik. Nie zeznasz w sądzie, on był chamski. Dlatego, że sąd się ciebie zapyta, ale co to dokładnie znaczy? Jak się zachowywał? Co powiedział? Jak głośno mówił? W jakiej był pozycji? Czy przekroczył
bańkę prywatności, tak? Przestrzeń prywatności. Czy pani dotknął? Jeśli dotknął, to czy panią popchnął? Czy panią uszczypnął? To są konkrety. A był chamski, to jest ogólnik, twoja interpretacja. No i teraz, jakże częsty problem, o który ja jestem oskarżana, to była agresywna. No i teraz tak, ogólnik jest agresywna, jestem agresywna w tym filmie, nie? To, co mówię, jest bolesna, jeszcze forma jest taka, jakbym pozjadała wszystkie rozumy. Nianka jest agresywna, zarozumiała i nieprzyjemnie się jej słucha. Więc spisujesz ten ogólnik, Anka jest agresywna. No teraz spisujesz szczegóły. Anka leży w łóżku swoim, w swoim domu. Nagrywa swoim komputerem swój film w ramach swojej pracy w swojej fundacji. Umieszcza go na swoim kanale, dokładnie na kanale swojej fundacji, po to, by każdy, kto chce korzystać z jej usług, mógł go obejrzeć. To są po prostu fakty, nie? Chcesz coś dopisać jeszcze? No to zacytuj moje słowa, ale konkretnie zacytuj. Nie Anka mówi chamsko, tylko zacytuj. Chcesz powiedzieć coś o tonie? No to konkretne. Czy Anka krzyczy? Może chcesz powiedzieć, bo czujesz, że cię obraża teraz, obraża twoją inteligencję, nie? Więc czy nazwała cię w sposób, który wskazuje, że ma złe zdanie o twojej inteligencji? To jest konkret. No dobra, i masz już taką listę. Tak, źle się czujesz się obrażony, czujesz się sponiewierany jak śmieć zmieszany z błotem, ponieważ Anka jest agresywna. Leżąc w swoim łóżku, nagrała swój film, tak, wrzuciła go na swój kanał. Ok. I dochodzisz do następnego punktu. Porównaj ostatnie dwa. Czy szczegóły i ogóły są tożsame? Czyli czy? Anka leżąc w swoim łóżku, w swoim domu, nagrała swoim komputerem swój film w ramach pracy swojej fundacji i wrzuci go na swój kanał, czyli kanał swojej fundacji dla ludzi, którzy dobrowolnie, niezmuszani chcą skorzystać z jej usług. Czy jest to dobry przykład agresji? Jeśli nie, to właśnie złapałeś się na błędzie w myśleniu, który jest przyczyną twojego złego samopoczucia. Nie jest taką przyczyną wprost, nie jest to definicja twojego problemu, ale już na tej podstawie ktoś przytomny może wnioskować, co ty masz za problem. Z tego przykładu, który teraz podałam, wynika, że masz problem z granicami. Nie wiesz, gdzie kończę się ja, gdzie zaczynasz się ty. Masz problem z osobami, które są z siebie zadowolone, dobrze się czują. Masz problem ze zwracaniem ci uwagi. Z tego z kolei, co przed chwilą powiedziałam, wynika, że masz po prostu problemy z samooceną. I każdy przytomny psycholog, terapeuta, nawet coach, pedagog, a nawet po prostu przytomny człowiek drugi ci to powie. Ale ja rozumiem, że w natłoku emocji, których nie rozumiesz, tymi sobie nie radzisz, bez zadania pytań kontrolnych nie jesteś w stanie dojść do tego, jaki to jest problem. Dlatego po prostu, jeśli dojdziesz do tego punktu i się nie zgodzi, nie zgodzi się ogólnik ze szczegółami, szczegóły nie będą pasowały jako definicja, jako przykład ogólnika, to nawet jeśli nic z tego nie rozumiesz, to z tym idź do psychologa.
do swojego terapeuty i mu pokaż błąd w swoim myśleniu. Ale nadal jeszcze można przejść, szukamy dalej. Tak, czym to jest spowodowane? No to jest spowodowane tym, że Anka jest agresywna, tak? Czy jest to spowodowane Anki filmem? Z czym mi się to kojarzy? No i zaczynasz wymieniać. No, kojarzyć się to z najbardziej zarozumiałą, grangerowatową dziewczyną w twojej klasie w podstawówce, która siedziała w pierwszej ławce, była kujonką, wszyscy ją lubili, wszyscy chcieli się z nią umawiać. Albo kojarzy ci się to z twoim nadętym, najlepszym na świecie, idealnym ojcem, który tak bardzo nie akceptował tego, że inni nie są idealni, że ciągle prał ich kablem od prodiża. Albo kojarzy ci się to, nie wiem, z jakąś sceną w jakimś filmie? Kojarzy ci się z twoim ex, który sprawiał, że czujesz się osobą zupełnie bezwartościową? Wymień, tak? Z czym ci się to kojarzy? No i robimy walidację dalej. Potem z czym ci się to kojarzy? Odpowiedz na pytanie, kto lub co mi to robi, tak? W tym przypadku Anka robi tak, że ty się zaczujesz. Anka tak nagrywa ten film, że czujesz się zmieszany z błotem. No i po drugiej stronie, dlaczego mi to robi? No dlatego prawdopodobnie, że jest, to już była agresywna, jest nadęta, jest zarozumiała, nie szanuje ludzi. I teraz robisz znowu walidację, bardzo trudną. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie rzetelnie sobie, na piśmie, w kilku zdaniach, które zawierają przynajmniej podstawowe składniki zdania, takie jak podmiot, orzeczenie, przydawkę. Czy to, jak interpretuje to, co się dzieje, w ogóle ma sens? Więc musisz uargumentować, że to, że Anka nagrywa film po to, żebyś poczuł się zmieszany z błotem. Anka nagrywa film po to, żebyś poczuł się nikim, dlatego, że jest nadęta i zarozumiała. Musisz argumentować, że to jest sensowne. Musisz spojrzeć sobie samemu w oczy w takim metaforycznym sensie i podać takie argumenty, żeby ci nie było wstyd pokazać ich komuś. Jeśli ci się to uda i jesteś zadowolony z tego punktu, i tak, pokaż to swojemu psychologowi. Dobra, i z czym mi się to kojarzy? I dalej, jak na to reaguję? Oczywiście, reagujesz na to. Właściwie, reaguję na to smutkiem. Reaguję na to tak jak każdy. Znowu ogólniki, więc nie. Opisz szczegółowo zachowanie. Bez interpretacji, bez ocen. Opisz, jak się zachowujesz. Czyli na przykład piszę do Anki Lachowskiej, której osobiście nie znam, prywatnego maila, w którym wyrażam pretensje o to, że nagrywa swój film po to, by zmieszać mnie z błotem. Używam konkretnie takich określeń. Mój mąż powiedział, ty nadęta dupo z beznadziejną grzywką, że kijem by cię nie dotknął. To jest cytat z jednego z listów, które dostałam. Zresztą seryjnie dostaję od tej pani akurat takie informacje zwrotne, bo ją bardzo boli właśnie, że nagrywam te filmy. I ona bardzo często czuje, że ja nagrałam kolejny film właśnie po to, żeby ona się źle poczuła. No.
I pisze mi takie rzeczy, ta grzywka najbardziej ją boli. No więc piszesz, jak reagujesz? No jaki jest efekt? No ja oczywiście odpisuję tej pani regularnie, o ile mogę, bo ona często mnie blokuje też, że powinna się zgłosić do szpitala psychiatrycznego. Prawdopodobnie ma jakiś atak znowu. Ostrzegam ją również, że to, co robi, to jest stalking. I jeśli to się nie skończy, to skończy się to w końcu w sądzie. Czyli tak opisujesz bez interpretacji, bez ogólników swoje zachowanie i opisujesz efekt. Czyli właśnie na przykład to, że Anka ci odpisuje, że jeśli nie zmienisz swojego zachowania, to albo będziesz karany, albo leczony w końcu. Możesz też opisać jakiś swój w ogóle proces wewnętrzny, tak? Czyli na przykład taki jest efekt. No jak reaguję, tak? Zaczynam płakać, ciąć się, pić wódkę. No i jaki jest efekt? Jestem cały w blizn- jestem całym w bliznach alkoholikiem, który znów nie poszedł do pracy, ponieważ obudził się w kałuży własnych wymiocin 3 godziny po tym, jak powinien być już w pracy. I drugie, jak chcę reagować? Jak chcesz reagować na to, że Anka kręci te filmy? Być może chcesz pisać do niej listy obraźliwe. Tylko, czy naprawdę czujesz się w tym dobrze? Czy nie chciałbyś reagować tak, żeby w ogóle mieć tę Ankę głęboko w poważaniu i żeby ona w ogóle nie miała dla ciebie żadnego znaczenia? A może... Odnosząc się do drugiego przykładu, nie chcesz już pić wódę, chlastać się, tracić pracę, bo się budzisz w własnych wymiocinach o wiele za późno. Tylko chcesz reagować spokojnie, tak? Chcesz na przykład od razu rozwiązać problem i nie mieć potrzeby odurzania się, tak? Albo trzecia opcja, nie chcesz pić wódki i się obwymiotowywać, ale chcesz chcesz to lekami uspokajającymi ogarnąć. I jakiego oczekujesz efektu? No, oczekujesz na przykład efektu, że że nie będziesz się tak denerwować ciągle, ponieważ ludzie, którzy nie powinni cię obchodzić, nie będą cię obchodzić. To było w sprawie Anki. A w sprawie wódki lub też leków uspokajających zamiast wódki, tak? Jakiego efektu oczekujesz? Oczekujesz, że będziesz spokojnym, zadowolonym człowiekiem. Tak? No i to jest kolejny fragment, który potrzebujesz omówić oczywiście z psychologiem, dlatego że ja ci nie powiem teraz, czy ty wpisałeś ten efekt, którego oczekujesz na końcu jako sensowny, czy jako bezsensowny. A jeśli jesteś człowiekiem, który ma problemy, to prawdopodobieństwo, że myślisz, że ma sens to, co tam wpisałeś, a tak naprawdę nie ma to sensu, jest całkiem spore. W związku z czym omów to z kimś. Możesz to oczywiście omówić ze mną lub z jednym z wolontariuszy konsultujących w fundacji, czyli albo z Heleną, albo z Grześkiem. Możesz to omówić właśnie ze swoim terapeutą lub z mądrym przyjacielem lub z psychiatrą. Czy to wszystko, co wpisałeś tutaj po kolei, jest sensowne? Przepraszam. Czy w którymś momencie twoja logika poszła w las, a ty tego nie zauważyłaś? I tak się rozwiązuje problemy. Tu jeszcze w ogóle nie doszliśmy do rozwiązania, ale
zrobiliśmy pewien etap, czyli diagnoza problemu, określenie w ogóle, o co ci chodzi. Bo źle się czuję, nic nie mówi i nie da się rozwiązać. Dlatego, że równie dobrze źle się czuję oznacza, mam migrenę, co mam depresję, a na depresję się nie daje peralginy. Nie leczy się też bólów głowy psychoterapią. Więc bez odpowiedniej diagnozy nie ma rozwiązania, nie będzie nigdy. Bardzo Was proszę, wszystkich, którzy skorzystacie z tego narzędzia, o jakąś informację zwrotną dla mnie, po to, żebym mogła ewentualnie to narzędzie rozszerzyć, zmienić, tak? Ja je na sucho pisałam. Natomiast osoby, które. Przepraszam. Osoby, które są pacjentami w domku wariatów w Mrocznym Lesie, to tak naprawdę już bardzo proszę, żeby to narzędzie zrobiły pod postem, w którym jest ten film, żebym ja mogła właśnie zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Także proszę Was o wypełnione te kwestionariusze, informację zwrotną, czy Wam to działa, jak Wam to działa. I jestem pewna, że coś dalej będzie się z tym narzędziem jeszcze rozwijało. Osoby, które mają u mnie konsultacje, to w ogóle mają obowiązkowo zrobić to. Znaczy, bez wykorzystania tego narzędzia konsultacji dalej po prostu nie będzie. Bo to, co jest zawarte w tym narzędziu, to jest mechanika moich konsultacji i wszystkich w ogóle psychokonsultacji. W ogóle. Tylko, że tutaj to jest pokazane naocznie. W rozmowie wy często zbijacie, tak? Czyli trzymacie się tych ogólników. Ja się pytam, ale konkret, a ty mi podajesz kolejny ogólnik i kolejny ogólnik. I wracasz do źle się czuję, i źle się czuję, i źle się czuję. Ja się pytam, z czym ci się to kojarzy, a ty z tym, że się źle czuję, czym to jest spowodowane, a tym, że się źle czuję, tak? Nie korzystasz z mapy, to jest tylko mapa rozmowy ze mną. I teraz, kiedy ta mapa już powstała, to albo idziesz po tej mapie ze mną, albo ja ci odpowiadam życie. 7 dych. Dziękuję bardzo. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację, czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz Wspieraj nas, a następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Funny Money.
Głównym takim sklepem jest Allegro, ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę 1,90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj, po lewej stronie, zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie, zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na Fani Mani i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, wpłacasz nam za pośrednictwem Fani Mani 5 zł. Za co Ci serdecznie dziękujemy.